Ponad 25 tysięcy produktów. Tania i szybka wysyłka. Konkurencyjne ceny. Promocje i rabaty. ecyprinus.pl. Internetowy sklep wędkarski. Witam, elo, cześć, siemanko. Dzisiaj znajdujemy się na pewnej komercji łowisko Pokaniewo. Jest to komercja na Podlasiu, więc dzisiaj wędkarstwo podlaskie. I tak jak mówiłem, naszym celem będzie sum afrykański. Będziemy starali się złowić rybę, która w Polsce rzadko występuje. A więc przechodzimy do dzieła. Tych ryb na wodzie nie ma, tylko w Polsce na komercji na Podlasiu da się tą rybę złowić. Jest Kacper z czymś większym. Ale patrz, taki zestaw. No, waleczny. No, mały karpik. O, sum! Sum afrykański. O, na kulki sum afrykański. Wprowadź go. Sum afrykański. Pierwszy twój sum afrykański? Tak. Ciężko utrzymać. Wywija się. Atakuje. Atakuje Grzesia. Fajny, fajny, fajny. Czekaj. Sumek afrykański. Troszkę się różni od karłowatego i troszkę się różni od tego zwykłego, ponieważ ma bardzo twardą głowę. Tej głowy ręką nie rozwalimy. Fajnowaty sumiak. Gratulacje. No i dzisiaj, jak wiecie, zajmiemy się połowem sumów afrykańskich. Może tak na szybko opiszemy tą rybę, skąd ona tu się wzięła, co ona tutaj w Polsce robi. Sum afrykański ogólnie jest hodowaną rybą bardziej pod sprzedaż w sumie. Pod sprzedaż, ponieważ jest smaczny i posiada mało ości. I na niektórych komercjach w Polsce te sumy można połapać. Tylko sprawa jest taka, tego suma gdzieś złapiemy i wpuścimy na jakąś inną wodę, bo jedynie jaką wodę, to ten sum nam zdechnie. Ten sum, jak sama nazwa mówi, jest afrykański, nie przepada za niską temperaturą, zimą u nas nie przeżyje, po prostu zdechnie z tego, że woda będzie za zimna. Więc no, na wodach PZW czy ogólnie na innych żadnych wodach tego suma tutaj w Polsce mieć nie będziemy, no ale na niektórych komercjach jest i jest nim fajna zabawa. Ryba jest waleczna, wyróżnia się bardzo mocną czaszką, bardzo twardą czaszką. No i też potrafi osiągnąć fajne rozmiary, no ale akurat na tej wodzie takich dużych tych sumów afrykańskich nie ma. Teraz zwinę swój zestaw i na chwilkę będę mógł pokazać, jak wygląda u mnie zestaw na suma afrykańskiego. No i co do sprzętu, mój sprzęt jest dość prosty, sprzęt do połowu takich sumów, no zależy też jakiej wielkości. My takie będziemy mówić od kilograma do 3 kilogramów prawdopodobnie, bo takie mniej więcej tutaj występują. Pokażę wam wszystko od A do Z, jak to wygląda. Wędka to jest to zwykła karpiwka, zwykła, jakaś normalna karpiwka, jest to York. Exclusive, jest to wędka York Exclusive. Wędka posiada 360 cm i jest okrzywie ugięcia 3 LBS, czyli jakieś 170 do 120 gram wyrzutu. Różne źródła różnie podają. Kołowrotek jest to też York Carp Chaser. Kołowrotek posiada wolny bieg. Ja ten wolny bieg sobie bardzo cenię, ponieważ gdy mam odjazd, sum od razu robi odjazd, sum się nie patyczkuje. Gdy sum robi odjazd, to od razu z wolnego biegu wysuwa mi się żyłka. Ja podbiegam do wędki, łapę tutaj za żyłkę, za wędkę, zacinam, wolny bieg automatycznie się wyłącza po obróceniu i po jednym czy tam dwóch obróceniach korbką kołowrotka. Kołowrotek to samo posiada 8 łożysk, no i też ma całkiem dobry hamulec. Żyłki, ja używam 0,30, jest to żyłka, no taka maksymalna, można powiedzieć. No takie sumy tutaj te afrykańskie bym polecał od 0,20 do 0,30, chyba że jakieś duże sumy, to 0,35. Zestaw tutaj jest akurat taki, no można powiedzieć, lekko podkarpia, a mianowicie dlatego, że mam tutaj zrobiony zestaw na metod feeder, czyli na tak zwaną metodę. Duża metoda, czyli duży koszyczek 70, jest to no, chyba największy koszyczek z metody. Przepon około 10 cm. No i kulka, na końcu kulka, jest to kulka o smaku szprotki, jest to kulka taka rybna, jest to nasza kulka własna, sami te kulki robiliśmy, takiej kulki będziemy używać. Kulka taka dedykowana sumowi, siotrowi,
No i innym rybom, które lubią śmierdziuchy. No i tak właśnie wygląda pierwszy zestaw. Co będzie w koszyku? Bo wiadomo, jak mamy metodę, musi mieć coś w koszyku. Ja w koszyku w dzisiejszym przypadku używam metod miksu Robin Red. Jest to taki lekki śmierdziuch, jest to właśnie Robin Red, taki czerwony miks. No i fajnie on wygląda w formie z tą kulką. Jest pierwsza ryba u mnie na pikawę, więc ręka ugięta, podejrzewam, że może 50 kg karp. Chyba będzie podbierał, tylko muszę to machać głowę idzie. Tutaj z dwoma rękami. Zabawa jest. Fajna, ponieważ patrzę, ręka ugięta. Czyli? Fajna. No i jedzie trochę. Zabawa na pikerku jest fajna, bo ręka na maksa ugięta. A ryby jeszcze nie widać. Wydaje się, że miał z 5 kg, to podejrzewam z kilogram. No, w żyłkę mi wpłynęłeś. A nie to sobie. I co to będzie? Co to będzie? No i do góry dajemy. Tak, Sum, tutaj po walce. Tak chwilę za fajnie walczył? Co? Ale fajnie rozumował. Na co? Patrz. Ale ten większy. Sum. Na co? Co? Na co? Ale duży. Nie, jakiego. Ale wiesz. Ale fajna zabawa na pikerku. To wędka ma, wiesz, nieduży ciężar wyrzutu. No ładnie. Kurczę, ale się rzuca. Dobra, złapany. Okay. Nie wiem, czy tym dobrze widzicie, czy nie, ale w środku jest pelet lucia. Klikaj cały czas. W środku jest pelet lucia. Ryba skusiła się na metodę. I w środku właśnie w niej jest pelet. Nie wiem, czy to jest widoczne, czy nie? Tak średnio. Słabo widoczne. W każdym razie tutaj w realnym świecie fajnie to widać. Puść. Taki sum afrykański, no ze 40 parę 50 cm. Na naszą kulkę skusił się na szprotkę chyba. Na szprotkę. A w koszyczku to nie była metoda, tylko zwykły koszyczek. W koszyczku był pelet lucia banan. Nie przeszkodził mu banan. U Kuby? A teraz czas na szybki przelot statystyk, czyli statystyk po naszych wędkarskich youtuberach. A więc najpierw widzicie tutaj wyświetlania, są to wyświetlania za miesiąc czerwiec, statystyki za miesiąc czerwiec. W czerwcu najwięcej wyświetleń udało mi się zbierać, ponad 500 tysięcy. Na drugim miejscu jest Lucio, prawie 100 tysięcy mniej. Kolejne miejsce zajmują Mały Rekin, Ace i wędkarstwo francuskie. Tak to mniej więcej wygląda, chyba drugi miesiąc z rzędu udaje mi się utrzymywać na pierwszym miejscu względem wyświetleń. A teraz czas na subskrypcje. W subskrypcjach zająłem drugie miejsce, pierwsze miejsce zajął Lucio, uzbierał 2600 subskrypcji, u mnie 2500, nieduża różnica. Kolejne miejsce Mały Rekin, Ace i wędkarstwo francuskie, czyli jak widać na ten moment liczy się tylko na polskim wędkarskim YouTube tak no najbardziej 5 kanałów, w których jestem no pierwszy albo drugi, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Dajcie znać, jak to według was będzie wyglądało na przykład za rok, czy jakieś nowe kanały wskoczą do top 5, czy któreś z tych kanałów spadną. Dajcie znać, co o tym myślicie. Na taką kulkę szprotkową skusił się sum afrykański, więc szprotka na sumiki, na drapieżniki, takie półdrapieżniki, jako taką jak widać działa. Szprotka jest chyba z wypustu z lutego jeszcze, tak? Lutego, marzec. Tak. Coś takiego. I się trzyma dobrze, nie jest też twarda, da się, no z całej siły, jak wezmę palcem, to skruszę. O, da się skrusić, więc jest jako tak ok. Znajdujemy się, już wcześniej wspominałem pewnie, na stawie w Pokaniewie. Jest to taka nieduża komercja na Podlasiu. I właśnie dzisiejszy połów odbywa się w tym miejscu. Jak przed chwilą narzekał, że mu nic nie bierze, że nic nie może złowić,
To teraz ciąga jedna po drugim, trzecia ryba z rzędu u Grzesia. Karpiozaur. No i słuchajcie, o to czasami chodzi, by... Są chyba duże, mi się wydaje. Tak, są. O to czasami chodzi, by pojechać sobie na komercję, pobawić się te ryby, pociągać. Ja jeżdżę, jak sami widzicie... Jak sami widzicie... Nie. Jak sami widzicie, ja jeżdżę na komercję, na PZW, na dzikie wody, na Bóg, na małe rzeki, duże rzeki, komercje, zwykłe stawy. I tak samo na komercję też to jest fajna zabawa. Tak, jedno sumek. No rzadko w Polsce można te sumiki afrykańskie połapać. Bardzo rzadka ryba w Polsce. Pierwszy w życiu to się sumy afrykański. Gratulation, congratulation. Taki oto sum afrykański, nieco to dużej wielkości sumy, ale ten chyba przyznacie jest zadowalający, fajnie się nastroszył jak ogoń. Jestem ciekaw, czy one biorą na przynęty spinningowe. Pogryź ciebie? Nic się nie stało. Fajna rybka. A tu obok sobie kotek przyszedł, Grzesiu mówi, że sum go pogryzł, tak? To twoja krew? No. To nie jest twoja krew, to jest suma krew. To jest moja. Myślę, że suma. Dobra, fajny. Też aby nie było, że ograniczamy się tylko do własnych przynęt, to na jednej z wędek mam czerwone robaki właśnie, gdzie sumy te, w sumie wszystkie sumy biorą bardzo dobrze na czerwone robaki. Czerwone robaki to jest jedna z lepszych przynęt na sumy, ale też dzisiaj na przykład wpadły sumy na kulki o smaku szprotki. Na te sumy afrykańskie no nadają się takie przynęty jeszcze jak białe robaki, czy ewentualnie tak jakieś eksperymenty jak tuńczyk czy makrela z puszki, czy pelety śmierdziuchy, pelety halibutowe, rybne, kulki pelety halibutowo-rybne, czy na przykład też wątróbka. To według mnie są dobre przynęty na takie sumy afrykańskie. Przy okazji zapraszam na sklep Eciprinus, reklama sklepu wyświetlała wam się na początku filmiku. Tam kupicie różny sprzęt wędkarski, akcesoria. Pytacie się mnie często, co polecam, no to właśnie ten sklep śmiało mogę polecić. Link macie podany w opisie. Nasza wyprawa sumowa dobiega końca. Udało się złowić 3 albo 4 sumy afrykańskie. No i to chyba tyle. Palec się sprawdził, kulki jako taką też. A więc w tym filmiku to jest tyle. Zapraszam do pozostałych filmików oraz linki podane różne w opisie, Facebook, drugi kanał na YouTube i tego typu rzeczy. A więc do następnego.